Kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Kinga Grom, coach chrześcijański. I Kinga, w ogóle jakbyś tak w kilku słowach mogła powiedzieć, czym jest coaching chrześcijański? Tak wytłumaczyć nam. Coaching chrześcijański to jest takie towarzyszenie drugiej osobie, osoby, która chce coś zmienić w swoim życiu, chce wprowadzić jakieś zmiany. Towarzyszenie w tej zmianie. I co ważne, we współpracy razem z Panem Bogiem, z Jego łaską, dlatego że coaching chrześcijański właśnie jest dedykowany osobom wierzącym, które chcą odkrywać swój potencjał, swoją drogę życiową, wolę Pana Boga względem nich, właśnie razem z Panem Bogiem i tak po Bożemu. Dajemy pełną przestrzeń Panu Bogu do działania. Mm-hmm. A skąd u Ciebie się wziął taki pomysł, żeby zostać tym coachem chrześcijańskim? O, skąd się wziął pomysł? No. Myślę, że to już w ogóle chyba Pan Bóg mi jakoś wsadził od początku w serce takie zainteresowanie drugim człowiekiem, taki zachwyt. To zawsze miałam w sobie, tylko że jak jeszcze byłam dzieckiem czy nastolatką, to nie do końca wiedziałam, co z tym robić. To bardziej po prostu na przykład prowadziłam jakieś pamiętniki, gdzie zapisywałam jakieś moje różne spostrzeżenia, jakieś moje odkrycia w relacji z drugim człowiekiem. Rozmawiałam z różnymi ludźmi, często nawet z koleżankami, jak miałyśmy takie nasze rozmowy, to często to były takie rozmowy trochę psychologiczne, że rozmawiałyśmy dużo o naszych emocjach, o jakichś naszych spostrzeżeniach. No a potem, kiedy już po prostu skończyłam liceum i zastanawiałam się nad tą swoją drogą życiową, w międzyczasie właśnie już się nawróciłam i spotkałam Pana Boga już tak bardzo osobiście i po prostu już wtedy sam mnie prowadził. Dowiedziałam się o tym, że coś takiego w ogóle istnieje. Od razu poczułam, że to jest dla mnie, że to jest w pełni zgodne z moją duchowością, z tym moim zachwytem nad drugim człowiekiem, z tym moim pragnieniem, żeby odkrywać całe zasoby, które ma w sobie. I po prostu to wszystko mi się tak zgadzało, że od razu wiedziałam, że to jest to. Mhm. Czyli zachwyt nad drugim człowiekiem tutaj był jednym z decydujących czynników. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie rzeczywiście tak jest, że tak dostaję taką łaskę od Pana Boga, żeby tym człowiekiem się zachwycać i często potrafię gdzieś tak zauważyć w nim różne dobre rzeczy, nawet jeżeli on w tym tego nie widzi. I myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że w coachingu w ogóle ważna jest ta wiara w klienta, w to, że on jest w stanie sobie poradzić ze swoimi trudnościami, że on ma wszystko, co jest potrzebne, żeby dokonać tą zmianę. I bez tego przekonania właściwie ten coaching nie pójdzie naprzód. Ja, mimo że przychodzą do mnie ludzie często zrezygnowani, gdzieś dopiero na początku tej trudnej drogi, z wieloma blokadami, przeszkodami, to mimo wszystko ja już od początku, patrząc na nich, wierzę, że oni zrobią wielkie rzeczy razem z Panem Bogiem i że wszystko jest w zasięgu ich ręki. I że tak naprawdę teraz my tutaj razem z Panem Bogiem tą ich przyszłość mamy tworzyć i planować i ona rzeczywiście się spełni. Spełni się według zamiarów Bożych z Bożą łaską. Mhm. A dlaczego zdecydowałaś się jednak na bycie coachem chrześcijańskim, a nie takim zwykłym coachem? O! No powiem szczerze, że od razu, kiedy właściwie dowiedziałam się więcej o coachingu, to od razu było to już o coachingu chrześcijańskim. Mhm. I kiedy właśnie usłyszałam to hasło coaching chrześcijański, to pomyślałam sobie, że no właśnie, i teraz to ma dopiero sens. Dlatego, że taki klasyczny coaching, który zakłada to, że człowiek ma odkrywać, iść drogą, która tylko jego interesuje i którą on sobie sam wybrał, bez uzgodnienia wcześniejszego tego z Panem Bogiem, no jest taką niepełną drogą, bo tak naprawdę taki coach, no niestety, i tutaj myślę, że
poruszamy temat takich poważnych zagrożeń, które niestety czyhają na ludzi, którzy chodzą na taki klasyczny, podstawowy coaching, niechrześcijański, że takie osoby mogą sobie ustalić cel, który nie jest zgodny z działaniem, z wizją Pana Boga na nich i zawzięcie do tego dążyć. I teraz coach może ich wzmacniać w czymś, co może nie podoba się Panu Bogu i co jest złą drogą. I oczywiście wierzymy w to, że Pan Bóg zawsze wyprowadza dobro z tego, co człowiek robi w swoim życiu. Natomiast to może być o wiele dłuższa droga i niepotrzebnie taka karkołomna, niepotrzebnie pełna jakichś różnych upadków, wątpliwości. Jak się idzie razem z Panem Bogiem, to te ścieżki są proste. I to jest właśnie ten coaching chrześcijański, że wtedy my idziemy tymi prostymi drogami, Bożymi drogami, a w takim klasycznym coachingu człowiek może mieć to zagrożenie, to ryzyko, że będzie się gubił, dlatego że idzie po swojemu, a nie razem z Panem Bogiem. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego coaching chrześcijański? Dlatego, że wtedy mam pewność, że klient idzie w dobrą stronę i jestem o niego spokojna. Mhm. A Kinga, bo tak nasunęło mi się od razu takie pytanie, jak mówisz. Jak Ty rozeznajesz jako coach chrześcijański, że coś jest wolą Bożą dla człowieka? Dla Twojego klienta, można powiedzieć, tak? Najważniejsze jest to, że to nie ja rozeznaję, że to jest zadanie dla mojego klienta, dlatego że on ma dotrzeć do miejsca, w którym chce go widzieć Pan Bóg. Mhm. Tak więc to on na bieżąco rozeznaje. Ludzie do mnie przychodzą z różnymi sprawami dotyczącymi trudności w relacjach, z pewności siebie, braku pewności siebie, niskiego poczucia własnej wartości, jakichś problemów w pracy. Tak naprawdę te wszystkie sprawy, z którymi oni do mnie przychodzą, to są sprawy, które oni sami muszą rozeznawać. Dlatego, że najważniejsza w coachingu chrześcijańskim nie jest relacja między mną a klientem, choćby może wydawało się, że fizycznie, po ludzku patrząc, to my się spotykamy i to my prowadzimy tę rozmowę. Najważniejsza nie jest nasza relacja, a relacja mojego klienta z Panem Bogiem. I to jest to clue. Tak więc te sprawy do zeznawania woli Bożej, to są ich sprawy, między nimi. Dobre. Przez to, że jestem na bieżąco blisko Pana Boga i na co dzień z Nim rozmawiam, to po prostu ufam Jemu, że jeżeli coś by naprawdę tak mi nie zagrało w tym, co mówi klient o swoich planach, o swoich dążeniach, to ja to poczuję. I rzeczywiście są czasami takie sytuacje, że ja od razu czuję, że tutaj coś nie gra. Ale oczywiście no nie moim zadaniem jest o tym bezpośrednio mówić. Ja mogę dać wtedy klientowi więcej możliwości, żeby on sam się temu przyjrzał. Ale nie ja to o tym decyduję i nie ja jemu mówię, co jest wolą Pana Boga względem niego. Dlatego, że to są ich sprawy i to Pan Bóg temu człowiekowi to objawia i on ma to za zadanie odkrywać. Ja jestem takim towarzyszem, ja zadaję pytania, ja daję różne narzędzia, ćwiczenia coachingowe i prowokuję mojego klienta do tego, żeby on sam odkrył to, co Pan Bóg chce jemu powiedzieć. Więc tutaj to, żeby on miał te otwarte oczy i uszy, to jest najważniejsze. I to widzę, że od początku jako pierwsze klienci dostają od Pana Boga na takich sesjach, bo to jest najważniejsze, żeby w ogóle zacząć, żeby otworzyć się na nowe, żeby zobaczyć jakieś inne możliwości. Trzeba mieć otwarte oczy i uszy. A tak mówiąc już bardziej po Bożemu, no to otwarte serce po prostu. Mhm. A powiedz mi, bo tak mi się wydaje, że jak ktoś słucha tej Twojej wypowiedzi, to może się zastanawiać, czym taki coach chrześcijański różni się od kierownika duchowego. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć? Mhm. Nie byłam kierownikiem duchowym, ale wydaje mi się, że kierownik duchowy ma takie, może radzić, może udzielać rad, konkretnych wskazówek. A my w coachingu chrześcijańskim tego nie robimy. Dlatego, że ja nie czuję się specjalistą od życia mojego klienta i wiem, że to on najlepiej wie, co jest dla niego dobre. Jeżeli nie wie, to z czasem odkryje głos Pana Boga i będzie wiedział. Więc w kierownictwie duchowym myślę, że jest dużo tej przestrzeni na doradzanie, na wypowiadanie własnej opinii na temat tego, co mówi ta druga osoba, a ja jestem słuchaczem. W 80% mówi klient. I ja odzwierciedlam to, co on mówi, podsumowuję,
tak, żeby naprowadzić go na jego słowa, na to, co on słyszy w środku, a nie to, co on słyszy ode mnie. Ważniejsze jest, co on słyszy w środku, niż co on słyszy ode mnie. A mam wrażenie, że kiedy człowiek przychodzi do kierownika duchowego, to jest nastawiony, żeby usłyszeć coś od niego bezpośrednio i wziąć to do swojego życia, wcielić to w swoją codzienność. Chociaż decyzja w tym kierownictwie też zależy od tego człowieka, nie? W sumie ten kierownik też nie podejmuje decyzji za tak, to prawda. Daną osobę, nie? A chciałam się zapytać, czy jak wygląda takie spotkanie coacha chrześcijańskiego z daną osobą i no i może w jaki sposób Pan Bóg działa na takich spotkaniach? Połączę to. Mogę to połączyć? Jak najbardziej. Ty tu decydujesz, kochana. Pani kierownik. Przynajmniej dzisiaj. Przez chwilę. Słuchaj, więc tak. Przede wszystkim, jak taka sesja wygląda? Jeżeli jest to osoba wierząca, to jeżeli tylko wyrazi taką chęć i gotowość, to rozpoczynamy nasze spotkanie krótką modlitwą, którą prowadzę ja lub mój klient, w zależności jak ustalimy. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą robimy, dlatego że najważniejsze jest to, żeby Panu Bogu dać znać, że jesteśmy gotowi, żeby Jego słuchać, że chcemy Jego na tym spotkaniu, że Go zapraszamy. I to jest taka sprawa numer jeden. A potem już rozmawiamy. Potem już, jeżeli to już jest kolejne spotkanie, to klient mi opowiada o swoich ostatnich przemyśleniach, spostrzeżeniach, o tym, co ostatnio udało się jemu zrobić. I już wdrażamy jakiś konkretny temat w zależności od tego, co dzieje się obecnie w życiu klienta. Jakie ostatnio jego sprawy są na tapecie, że tak to nazwę. Dlatego, że ja nigdy nie mam konkretnego pomysłu na to spotkanie, nigdy nie narzucam tematu rozmowy, tylko po prostu podążam za moim klientem. I coaching będzie wyglądał tak, jak wygląda życie mojego klienta i co obecnie się dzieje w jego życiu. No i tak jak już mówiłam, zadaję pytania, daję różne narzędzia, to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby klient sobie różne rzeczy rozrysował, napisał, żeby to po prostu miał przed oczami. Po pierwsze dlatego, że jeżeli to widzi, to łatwiej jest jemu pewne rzeczy zrozumieć, przyswoić. Jest to dla niego od razu takie prostsze, jaśniejsze. No a po drugie też, jeżeli coś już spisuje, to już jest taka forma zobowiązania. To staje się częścią jego rzeczywistości. I on zaczyna czuć się zobowiązany do tego, żeby wcielić to w swoje życie. Więc różne ciekawe ćwiczenia jak najbardziej